Sylwia Grzeszczak ma nowego partnera. Tak uczcił imieniny piosenkarki, Sylwia Grzeszczak powoli układa sobie życie po głośnym rozstaniu z Liberem. Wokalistka bowiem od dłuższego czasu spotyka się z pewnym biznesmenem. Teraz gwiazda pochwaliła się tym, jak spędza swoje tegoroczne imieniny. Taką niespodziankę sprawił jej nowy partner. Sylwia Grzeszczak rozstała się z Liberem. Związek Sylwii Grzeszczak oraz Libera niemal nigdy nie był na świeczniku. Para unikała bowiem skandali i wiodła spokojne życie. Kilka lat temu doczekali się oni nawet córki Pogny. Wszystkie zmieniło się jednak jesienią zeszłego roku, gdy małżeństwo postanowiło ogłosić zakończenie swojego wieloletniego związku. Mimo to para nadal utrzymuje ze sobą dobre stosunki, a nawet współpracuje na stopie zawodowej. Kilka miesięcy temu premierem miał bowiem utwór motyle, który został napisany przez Libera specjalnie dla piosenkarki. Na początku wakacji fotoreporterzy przyłapali Libera u boku jego nowej partnerki. Wieści te szybko dotarły do fanów Sylwii Grzeszczak, którzy zaczęli się zastanawiać, czy wokalistce również udało się związać z kimś nowym. Ona sama jednak unikała komentarzy na ten temat i starała się skupiać na rozwoju swojej kariery. Na początku października w sieci pojawiły się jednak doniesienia o związku wokalistki ze znanym biznesmenem. Do informacji tych dotarł portal Pudelek. Z jego relacji wynika, że tajemniczym ukochanym 35-latki jest Maciej Buzała, który znany jest w polskim środowisku show biznesowym. Mężczyzna był bowiem w przeszłości związany z piosenkarką Anią Karwan oraz autorką bestsellerowego cyklu 365 dni, Blanką Lipińską. Ukochany przygotował Sylwii Grzeszczak niespodziankę z okazji imienin, do tej pory para nie była publicznie widziana razem oraz unikała mówienia o swojej relacji. Sylwia Grzeszczak oraz Maciej Buzała nie potwierdzili także informacji, do jakich dotarł pudelek. Mimo to chętnie dzielą się relacjami w mediach społecznościowych, na których widać, że przebywają razem. Teraz jednak wokalistka postanowiła po raz pierwszy oficjalnie wspomnieć o nowym ukochanym. W niedzielę 3 listopada 35 roku latka opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widać jak kroi tort. Okazało się, że jest to niespodzianka z okazji jej tegorocznych imienin. Co ważne, na fotografii oznaczenie zostali przyjaciele gwiazdy, którzy przygotowali dla niej ten słodki poczęstunek. Wśród nich po raz pierwszy znalazł się Buzała, co zelektryzowało wielu fanów artystki.